Cześć, witajcie serdecznie. Jedziemy właśnie na targi. Jakie to targi? Agro. Agrotech, o tak. Jedziemy na targi Agrotech do Kielc. Elitka albo dwa poczeka nie ma. Na noc pole palmy, to i tak się stało. No, wiemy loto, gaz podpięty lubią. Na 40% ma to co napędza. Elitka albo dwa poczeka nie ma. Na noc pole palmy, to i tak się stało. No, wiemy loto, gaz podpięty lubią. Na 40% ma to co napędza. Zaczyna się i że za każdy porobiony fest. Tygodnie przed tym weekend, ważne jak nieważne gdzie. No drinka, drinka, pici, rinka, tak lubię przed. Do czystej trochę grasu, ale dobrze robi się. Ale porobiło nas, to spadła za lodą gwiazd. Polewane jeszcze raz, to lubię. Ile oto znowu ma, ta butyka jest bez nas. Tutaj jeszcze raz, to lubię. Normalne chyba, nie? Znaczy, w jakim wieku? 13. Nie, no to ulubamy. To jeden tak, jeden tak. Wstawcie go gdzieś tam w zakieszeniu, czy gdzieś. Ty, o takie, to do sadów to by było fest. No, ja uważam, że właśnie, że taka maszyna może być przyszłością polskiego sadownictwa za niedługo. No powiem ci, że czekaj, przeczytamy. Mulcher leśny. 160. Zapotrzebowanie na moc. 300 koni, 200-300 koni. Szerokość robocza 2,5 metra. Waga 3600. Dobra, idziemy Szymon. Dwa odsypki poprosimy z żurawiną. Czekaj, potrzymaj mi kamerę, potrzymaj. Jesus Christ. Zaraz, zaraz. Weź, ale my tu jesteśmy gramuły. Idziemy gdzieś na boczek zjeść. Dzięki. Słuchajcie, tylko u mnie na kanale mój pierwszy oscypek w życiu. Relacja z mojego pierwszego oscypka. Nigdy nie jeden. Powiedz, takie same jak w Zakopanem? Dobra, próbujemy. Wiecie co? Tak jak kiełbaska trochę. Coś jak kiełbaska. Obkopcona, ciągnąca się, lekko tłusta. I troszkę takie serowe, nie? No dobrze. Powiedzieć ci, jak góralki to lepią? Nie. Jak to ugniatają? To tak pod pachę bierze, ugniata. Oh, shit! Kupić ci jeszcze? Słuchajcie, wiem, że miałem przyjechać tutaj i nagrywać ogólnie maszyny i ciągniki, nie? Ale po oscypkachśmy zgłodnieli i kupiliśmy sobie taką zapieksę. Takie targi to nam się podobają. Chyba zaczniemy, zmienimy content kanału niedługo. Przejdziemy na kulinarny kanał. Dobra, widzimy się już w środku, na targach. Co? No, bo my jak zwykle, słuchajcie, chodzimy i zamiast tak jak ludzie A, B, C, D, E, to my D, B, E, A. Czyli tak, w taki sposób u nas się to odbywa. Chodź tu w toalejkę. T420F. Ty masz. Dziwne to. Oje. No tak, już się usmarowałeś. Oh, shit! To dotknęło, co ja poradzę. Ej. Nie będzie widać o czarne. One tylko dotknęło. Czy dotknął się? Pa! Przepraszam, można by zajrzeć do tego dziennika? Nie. Surprise, motherfucker! Czyli tak jak słyszeliście, ciągnika nie można zobaczyć. Obczajmy sobie mniej więcej z zewnątrz, jak on wygląda. Czekaj, nie łapę te. Tu już jest płaska podłoga. Mamy płaską podłogę całkiem. Nie ma
LCD. Co on tu ma? 3-4 litra. Kable. Power sheet, dual command. Wydatek pompy główny 64 lub 80 litrów na minutę. Maksymalna liczba zaworów hydraulicznych do 4 bar. O, jest napędzany nowym rodzajem paliwa. Ile on ma tu wyjść? Chodź na kombajn. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie się jeszcze bardziej psuł. Kurde, ale wysoki on jest strasznie, nie? Mam taki takie wrażenie. Sam jak twój. Co? Taki sam. Jeszcze twój wyższy. Nie, ten jest wyższy. Taki sam. Zdaje się. Na winę ma szersze po prostu. To poli też ma takie. To są bezrandkowe, nie? Nie muszę widzieć. Wiem mniej więcej, jak to wygląda. Ciekawe, kto to jest. F-ka, no jest. On jest duży. On jest bardzo duży. Czyli nowość. Mamy jakąś nowość na, jeśli chodzi o ciągniki sadownicze. Zobaczymy, kiedy on wyjdzie. Ciekawe, kiedy on wyjdzie, nie? Szymusz, to zamykane dziecko są. Tak, co za sknery. Co? Sknery. Czekaj. Mógłbyś sobie tę kurtkę nosić? Nie. Weź. Dam ją. Kurtkę, wszystko, noś to wszystko, to ciężkie, krzyż boli tam. A. Idziemy dalej? Dziwnie tu jest z tym oświetleniem, bo raz jest bardzo jasno, a raz w ogóle jest bardzo ciemno. Gdzie idziemy, Szymek, teraz? To chodź o tam. Pójdziemy tam. Ale w zasadzie dla nas to jest... Dla nas to za wiele nie ma. Zamknięte, bo zaraby ktoś ukradł albo podpatrzył i taki sam zrobił, wiesz. Pierdółki malutkie. Myślę, że ludzie wybierają targi raczej ze względu na takie atrakcje. Co, nie? O kurde. O kurde. Szymek, my chyba tu przyjdziemy. Podoba mi się to. Zaczyna mi się tu podobać. Swojskie wyroby, góralskie smaki. Słuchajcie. Podoba mi się to. Co? Podoba ci się? Powiedz, Szymek, jak się bawisz na targach? Młody się przymierza, może zmienimy branżę w ogóle. Nie, zamknięta jest w środku. To skuć. Tak? Może branżę zmienimy, to sobie kombaj kupimy. No, słuchajcie, kochani, wracamy z targów. Jak ta moja czapka? Nie wyglądam jak cebularz? Nie, tak. Szymek, jakie powiedz masz spostrzeżenia, jeśli chodzi o targi Kielce? Powiedz coś. Weź. Cóż można by rzec? Sadowniczych rzeczy było trochę. Była nowość, New Holland. Jakiś T5 czy T4. Nie mogliśmy go nagrać, bo premiera będzie jego dopiero w środę. Z tego, co mi tam mówiła kobieta w sadzie, że w środę będzie oficjalna premiera tego ciągnika, dlatego nie można było do niego wejść i go nagrać. No i co ma Kormiki, Landini, jakieś tam ciągniki sadownicze. Ogólnie bardzo, bardzo dużo firm. Z bardzo dużą ilością różnych maszyn rolniczych. Zainteresowanie duże. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak gastronomia. Lecimy do domu. Zapraszam was na kolejne filmiki. Już w następnym filmiku będzie rozmowa z producentem mrożonek z rejonu Opola, województwa Opola Lubelskiego. A my się na razie żegnamy z wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.